Volume 2, kontynuacja aferki z wczoraj, mianowicie Multi kontra Oliwka. I Ulfik, opowiedz wszystkim, co się wydarzyło. Bardzo krótko, na początku wejdźmy sobie na Instagrama, na którym Multi dodał story. Okej. Okay. Wyświetlamy. Obejrzmy to. Story usunięte. Check crying emoji. Okej. Okay. No i... Co to oznacza, że Oliwka Brazil swoje story po prostu wypierdoliła. Okej. Okay. Pizdu. A na Twitterze mamy to jakby rozwinięcie całej sytuacji przez Multiego. Twitter Multi Gameplay Guy. Nie no, jak Multi. Niżej, niżej. Niżej. Mamy to. Story usunięte, DM zablokowany, komentarze wyłączone. Bingo. I teraz możemy sobie wejść w odpowiedzi jeszcze. Okej. Okay. Mój ulubiony moment to, gdy laska jest produktem marketingowym, który wychylając się poza ściśle określony schemat, ośmiesza siebie i wszystkich wokół i jeszcze ma czemu mówić o czymkolwiek. No, po prostu wydaje mi się, a może zrozumiała, bo ty też wiesz, to są opinie innych, nie? Może zrozumiała, że palnęła głupotę i usunęła po prostu. Sama Oliwka musiałaby się wypowiedzieć na ten temat, żeby. No ale ogólnie Multi jakby uznać prawdę, wygrał. No. Wygrał z nią totalnie, jakby. Multi wygrał już po odpowiedzi na live. Tak. Z nią. No. Tak, no. Co można powiedzieć? No, generalnie przegrała batalię internetową z Multim. No. To jest wiadome, nie? A ciekawe, stary, czy Oliwka Brazil coś jeszcze wypowie się może na ten temat, nie? No bo teraz ludzie. Albo na przykład wyjdzie nutka, który będzie, że... Nie, wydaje mi się, że nie, stary. Jeżeli ona... Multi mnie ciśnie na streamach! Nie. Jeżeli ona jest w Majorsie i za nią coś odpowiada, no to w momencie usunięcia tego story, ona już w tym momencie jakby robi exit, nie? Z tego, ona chce z tego wyjść. No bo raczej jeżeli mieliby plan, żeby jakoś to ciągnąć, to te story by zostało, nie? A teraz to jest po prostu podkładka, że wiesz, że zmienia zdanie, nie? Usunęła, a teraz co, znowu wykorzysta, żeby diss? Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak nie będzie. Przejdźmy do kolejnego news.